Witajcie w Tylko Kino. Jeżeli wojny, pandemia i inne kataklizmy wam nie straszne i wciąż trzymacie się na nogach, to dzisiejsza lista jest dla was. Mamy tu bowiem perełki kina postapokaliptycznego, tyle że bez zombiaków, bo tym tematem zajmiemy się w oddzielnym materiale. Zobaczmy więc, jak poszczególni twórcy kina widzą koniec świata, a raczej to, co dziać się będzie zaraz po nim. Zapraszam. Viggo Mortensen to aktor znany choćby z Władcy Pierścieni czy doskonałego Green Booka. W filmie Droga wciela się w rolę ojca przemierzającego wraz z synem to, co zostało z ich rodzimej Ameryki. Liczne trzęsienia ziemi doszczętnie zrujnowały kontynent, syn jednak nie zna życia sprzed katastrofy, urodził się już po niej w szarym, martwym świecie. Ich celem jest wybrzeże, które według ojca będzie przyjaznym i znośnym środowiskiem. Pytanie brzmi, czy będą w stanie tam dotrzeć, uzbrojeni jedynie w pistolet z dwoma kulami, które są w głównej mierze przygotowane dla nich samych, gdyby nadzieja zgasła zupełnie. A gangi kanibali nie śpią i czają się w cieniach zgliszczy. Aktor, by jeszcze lepiej wczuć się w rolę, spał w tych samych ubraniach i celowo się głodził, do tego stopnia, że został nawet wyrzucony ze sklepu, bo przypominał bezdomnego. Efekt jednak był wart zachodu, bo Droga to ciężkie, dramatyczne kino ze świetnym aktorstwem i przenikliwą analizą ludzkiego umysłu w kontekście zagłady świata, który przestał istnieć. Tim Felbaum, scenarzysta i reżyser Piekła, w roli głównego przeciwnika ludzkości obsadził naszą gwiazdę, czyli Słońce. To właśnie za jego sprawą w niedalekiej przyszłości, a właściwie to już przeszłości, bo akcja filmu rozgrywa się w 2016 roku, ludzkość musi radzić sobie ze śmiercionośnymi upałami, suszami i pustynnym krajobrazem, w który zamienił się świat. Maria, Leoni, Filip i Tom to grupa, która wyruszyła w góry, by odnaleźć resztki upragnionego zasobu – wody w postaci deszczu. Nim jednak tam dotrą, będą musieli oczywiście powalczyć o życie. Piekło to film z gatunku ekodreszczowców, za którym stoi m.in. Roland Emmerich, czyli autor takich filmów jak Dzień Niepodległości czy 2012. Zaskakujące zwroty akcji i bardzo dobre aktorstwo to gwarancja naprawdę udanego seansu, mimo że Piekło przeszło nieco bez echa w świecie kinematografii, a szkoda. Te ostatnie godziny to przeszywający dramat, który opowiada o ostatnich 12 godzinach, jakie mają bohaterowie obrazu, nim życie na Ziemi dobiegnie końca. Do Ziemi zmierza bowiem wielka kometa i próżno szukać ratunku. James, w tej roli Nathan Phillips, którego kojarzyć możecie m.in. z Wolf Creek, wyrusza na ostateczną imprezę mającą być jednym wielkim finiszem ludzkości. Przy okazji swojej podróży ratuje życie małej Rose, będącej w trakcie poszukiwań swojego zaginionego ojca. James, który jedyne czego pragnął to melanżu ostatecznego, niechętnie bierze na siebie ciężar odpowiedzialności. Będzie to dla niego jedna i ostatnia lekcja w życiu o tym, co jest tak naprawdę ważne. Scenariusz momentami się potyka i jest nierówny, w dodatku ogrywa parę męczących już klisz, ale sceny końcowe wynagrodzą wam cały seans. To, co też zaskakuje, to wyjątkowo pesymistyczne, nie hollywoodzkie podejście do tematu zagłady. Ratunku po prostu nie ma i nie będzie. Zostało jedynie tych kilka ostatnich godzin. Takashi Dosher, autor omawianego filmu pod tytułem Tylko, zaprezentował nam niecodzienną wizję, w której to tajemniczy wirus, przywiedziony na Ziemię przez kometę, momentalnie wybija masowo większość populacji kobiet na świecie. Te, które jeszcze żyją, muszą oddać się w ręce władzy, by zapewnić im przetrwanie, co za tym idzie całemu gatunkowi ludzkiemu. Nie wszyscy jednak są skłonni do współpracy. Młoda para, Will oraz Eve, zamykają się w sterylnym mieszkaniu, w którym będą musieli przetrwać. Władza jednak nie śpi, łowcy nagród również. Zostaje też sama choroba, która wciąż zagraża partnerce Willa. W końcu nie pozostanie im nic innego, jak uciec i próbować przeżyć na własny rachunek. Film dla ludzi o mocnych nerwach, szczególnie w kontekście kobiecej bohaterki, bowiem jej zachowania i postać są czasami tak irytujące, że momentami sam życzyłem jej, aby jak najszybciej została złapana. Nie zmienia to jednak faktu, że to całkiem przyjemne kino. Mieliśmy ostatnie godziny, to mamy jeszcze ostatnie dni, czyli obraz braci Pastor, hiszpańskich scenarzystów. Znowuż mamy epidemię, tyle że tym razem wpływa ona na ludzkość, wywołując u nich irracjonalny strach przed
otwartymi, rozległymi przestrzeniami. Strach ten jest tak potężny, że każdy, kto go zazna, umiera po kilku sekundach. Pozostałe resztki ludzkości są więc zmuszone do życia w czterech ścianach. Wśród nich jest niejaki Mark, który mimo niebezpieczeństwa chce odnaleźć swoją dziewczynę Julię. Jednakże Barcelona, w której się znajduje, jest pogrążona w kompletnym chaosie, a on sam musi podróżować, nie wychodząc nigdy na zewnątrz. Ciekawa koncepcja scenariuszowa i jej wykonanie daje w efekcie film, który trudno porównać do jakiegokolwiek innego, chociaż można by tu szukać porównań do Zdarzenia z 2008 roku. Jak to bywa w przypadku filmów europejskich, czeka Was tutaj nietypowe zakończenie, którego próżno szukać w kinie amerykańskim. Skoro już mowa o klaustrofobicznych klimatach, to mamy jeszcze Bunkier. W wyniku wybuchu bomby atomowej w Nowym Jorku w niedalekiej przeszłości 8 ocalałych osób zamyka się w schronie, który ratuje im życie. Tam jednak zaczyna panować inny świat, w którym liczy się dominacja, władza i spryt. Nasi bohaterowie szybko aklimatyzują się w nowej rzeczywistości, ale to nie koniec problemów, bowiem zaufanie komukolwiek z towarzystwa zamkniętego w tytułowym bunkrze to gra w rosyjską ruletkę. A żeby tego było mało, ekipa ratunkowa, która przybywa na miejsce, nie okazuje się być tymi, na kogo czekali. Bunkier to niezły thriller sci-fi, po którym już nigdy nikomu nie zaufacie. To także opowieść o bardzo zwykłych ludziach, postawionych w ekstremalnej sytuacji, gdzie ich wybory i decyzje nie zawsze są logiczne i przewidywalne, bo i ciężko o normalność w przypadku atomowej apokalipsy. Mam nadzieję, że żadna z tych wizji się nie urzeczywistni, ale któż to wie. Póki co zachęcam, byście obejrzeli wspomniane filmy, jeżeli jeszcze ich nie znacie. Wszystkie znajdziecie na CDA w sekcji Premium. Linki do filmów macie w opisie pod klipem. Zostawcie proszę komentarz, jakie zestawienia Was interesują, o czym chcielibyście usłyszeć i do zobaczenia w kolejnych epizodach.